Dzień dobry, witam was moi kochani w trzecim filmie na naszym kanale. Za oknem już dość mroźno, mam nadzieję, że zima nie zaskoczyła was tak jak mnie, ponieważ na czas nie zmieniłem opon zimowych w swoim samochodzie i się troszkę zdziwiłem, ale na szczęście już wszystko załatwione, już bezpiecznie mogę się poruszać. Jeszcze słowami wstępu, chciałbym bardzo podziękować wszystkim nowym osobom, które odwiedziły mój kanał i zostają ze mną na dłużej. Postaram się was nie zawieść. Tutaj wam zostawiam listę ostatnich osób, które mnie zasubskrybowały. Jesteście super wszyscy i bardzo dziękuję. No ale co będziemy robić dzisiaj? Słuchajcie, na chwilkę odkładamy kuchenne rewolucje. Musimy dać odpocząć naszym żołądkom i treściom, które widzimy. Ale spokojnie. Ja mam dla was naprawdę absolutny hit. Odkryłem dosłownie przypadkiem jeden program, który też jest emitowany chyba na TVN-ie, który dotyczy troszkę tematów, które publikuję na TikToku. A propos właśnie astrologii, znaku zodiaku i tego typu zagadnień. Także kochani, dzisiaj sobie skomentujemy zapisane w gwiazdach. Zapraszam. Wydarzenia przedstawione w serialu opierają się na relacjach świadków. Dla ochrony prywatności osób biorących udział w wydarzeniach, imiona i nazwiska oraz niektóre okoliczności zostały zmienione. O, to jest zarobisty zabieg. Kiedyś jak oglądałem horrory w kinach, to tam czasami jest taka wstawka na samym początku, że film jest na faktach, tylko niektóre zdarzenia zostały zmienione, żeby, wiecie, tak dodać autentyczności, że to faktycznie się zdarzyło. Bardzo dobry zabieg, plus jeden. 26-letnia Martyna Kopeć jest zakochana w pracującym z nią od niedawna Piotrze. O, cześć Piotr. Cześć, cześć, jaka uśmiechnięta od rana. Ty też się zaraz uśmiechniesz. Pączki od rana? Jeszcze moja ulubiona cukiernia. Naprawdę? No popatrz, jaki zbieg okoliczności. Co za przypadek! To nie tak, że śledziłam cię przez ostatnie 3 miesiące i dokładnie znam twój plan dnia, gdzie i kiedy, o której i z kim chodzisz. Albo przeznaczenie. Mogę jednego? Jasne, śmiało, częstuj się. A jak podróż, to musi być też kawa. Weź moją. Zamyśliłam się i przypadkiem zrobiłam w twoim kubku. Ej, ale w biurach nie podbieramy sobie kubków, tak? Nie wolno. Jak chcesz zdobyć jego serduszko, to nie kradnij mu kubka. Piotr, słuchaj, bo jutro impreza w biurze. Będziesz? Słuchaj, akurat planowałem inaczej spędzić wieczór, ale obowiązki wzywałem, także będę. Nic, słuchaj, lecę. Miłego dnia, heka. Ja zawsze mam taki love-hate z imprezami biurowymi, bo wiecie, z jednej strony fajnie, bo możemy się spotkać, ale z drugiej strony czuję się obserwowany i wiem, że muszę troszkę się tłumić, żeby się nie zbłaźnić. Więc tutaj rozumiem Piotra, też bym pewnie miał jakieś inne plany na ten wieczór, ale praca to praca. A, tak to właśnie wyglądało. Piotr mnie nie zauważył, a ja się w nim kochałam. Zastanawiałam się, co mam zrobić, żeby popchnąć naszą relację na nowe tory. Ale nic nie przychodziło mi do głowy. Zawsze można pójść do wróżki i rzucić urok. Czemu nie? Tak tylko mówię. A, zrobisz to później. Okej. Złapał haczyk? Tak, złapał, ale pączka i kawę i popłynął dalej. Powiedzcie mi, dziewczyny, gdzie ja popełniam błąd? Może woli drożdżówki? Aniela, przestań, naprawdę, to nie jest śmieszne. Dobra, dobra, już nie bądź taka wrażliwa. Ale ja się z nim chcę wreszcie umówić, no. Ej, ale wiecie, bo to nie jest już podstawówka. Jeżeli laska chce się umówić z facetem, to nie tylko to wygląda tak, że facet musi wyjść z tą inicjatywą i zaproponować spotkanie, tylko jeżeli laska jest zainteresowana, no to, no nie wiem, zaproponuj kawę. Czy coś, ale nie taką w biurze, tylko nie wiem, w przerwie na lunch? Cokolwiek? A nie jakieś podchody z haczykami. No to wiesz, co ja ci radzę. Tak, wiem. Wizytę u wróżki. Naprawdę myślisz, że ona mi pomoże? No wiesz, ja do niej chodzę, jak tylko mam jakiś problem albo potrzebuję rady i zawsze mi pomaga. Zośka, błagam, wróżka równa się oszustka. A ty jak chcesz sprawdzić, dlaczego Piotr jest tak oporny na twoje wdzięki, przejdź się do jego części, obczaj tą nową starzystkę. Ja się boję wróżek, jeśli mam być cztery. Znaczy, wiecie co, ja kiedyś byłem na takiej konsultacji z wróżką i ja byłem po tej wizycie bardzo przerażony. Poszedłem z takim nastawieniem, że a, pośmieszkuję, coś tam, jakiś kit powciskam czy coś. A finalnie okazało się tak, że laska mnie przejrzała na wylot i wiedziała rzeczy takie, których ja za bardzo nie pokazuję nigdzie. I to było przerażające. To była moja pierwsza i ostatnia wizyta, bo stwierdziłem, że nie chcę. W sensie, boję się. Trochę
ranca i twojego pączka. No i oby się zakrztusiła. No i oby się zakrztusiła. Oby się zakrztusiła. Jezus, ile jadu. To chyba tak nie wygląda normalnie w korpo. Przynajmniej w moim korpo tak chyba nie jest, albo ja nie jestem tego świadkiem. Boże, mam nadzieję, że tak nie jest. A drogie panie, to się zgubiły czy pomyliły działy? Nie, my tylko... No, pani Krystyno, co za kolor. Pięknie pani blondzie. No, dziękuję za twój entuzjazm. Tylko nie zmieniaj tematu. Budżet nie przewiduje nadgodzin, a plany nas gonią. Już was tu nie widzę. Dziewczyny, słyszałyście? Terminy nas gonią. Osobiście dopilnuję, żeby za 10 sekund siedziały przy swoich biurkach. O, nie, nie, nie. Tej dziewczyny w czarnych włosach nie polubię. Ja nie lubię strasznie takich osób, które tak bardzo próbują wejść w tyłek szefostwu. To trzeba robić z wyczuciem i ze smakiem. Można to robić, ale szanujmy się też przy tym. Oboje byli tak zajęci sobą, że nawet nie zauważyli trzech par oczu gapiących się prosto na nich. Martyna, na twoim miejscu bym się cieszył, że was nie przyłapali. Szóstka nigdy nie wygra z dziesiątką, zwłaszcza w rywalizacji o dziewiątkę. Że co? Martyna jest szóstką, Piotr dziewiątką, a nasza piękna starzystka? Wiadomo, ma dychę. Jak dla mnie Martyna jest co najmniej ósemką, chociażby za jej uroczą osobowość. Za osobowość w tym rankingu punktów nie przyznajemy. Ale ją podsumowała. Jest. Ej, ale poczucie atrakcyjności to jest bardzo względne pojęcie. Dla każdego może być atrakcyjne co innego. I to nie jest tylko... Nie mamy jednego kanonu piękna, który pasuje do każdej osoby. I kurczę, dla ciebie ta dziewczyna może być szóstką. Dla mnie w sumie nie wiem, bo to nie moja bramka. Ale to... Ej, to jest niemiłe. Nie róbcie tak, nie wolno. Powiedzcie mi, co ja mam zrobić? Może nic? Poddać się? Odpuścić? Jest tylu wolnych singli. Wyczaj kogoś innego i działaj. Tak, dokładnie. To jest jakieś rozwiązanie. Tutaj się zgodzę z czarnowłosą dziewczyną. Dalej nie pamiętam twojego imienia, zaraz zobaczę. Albo... Słuchaj, ale to będzie mocne. Słuchaj, tylko się skup. Zaproś go na randkę. W najgorszym wypadku ci odmówi. I wtedy przejdź do punktu pierwszego. Odpuść sobie, znajdź kogoś innego. Proste. Ale ja chcę Piotra. Nudzi mnie rozmowa z tobą. Brzmisz jak zdarta płyta. To nie jest materiał na przyjaciółkę. Zdecydowanie nie. Ale może jednak dasz szansę Wróżce? No, co masz do stracenia? Ona naprawdę potrafi zdziałać cuda. Myślisz, że sprawi, że Piotr się we mnie zakocha? Nie wiem, ale wspominała coś kiedyś o eliksirach miłości. Nie wiem, czy chciałbym mieć partnera, który się we mnie zakochał przez to, że wypił podejrzanego pochodzenia napój. O matko. No dobra, no to umów mnie do niej. Raz kozie śmierć. Zapisane w gwiazdach! Przyjaciółka umówiła Martynę na pilną konsultację z Wróżką. Matko, co to za creepy nastrój w ogóle na tej scenie? Dramatyczna muzyka, ona wytrzeszcz oczu i zapalająca się w tle świeca. Oj. Zaskocz mnie. Czyli jesteś zakochana? Tak, zgadza się. Piękny stan. No nie zawsze. No cóż, kto nigdy nie zakochał się bez wzajemności, niech pierwszy rzuci kamieniem. Tylko nie we mnie. To Piotr. Traktuje mnie jak zwykłą koleżankę z pracy, a ja chciałabym go zdobyć. Masz jakiś przedmiot, który do niego należy? Tak. Zosia mnie poinstruowała. Proszę. I ona mu ostatecznie zabrała ten kubek. Ja pierdzielę. Nie no, masakra. Wygląda na to, że dobrze ulokowałaś uczucia. No ale jak mam go zdobyć? Próbowałam wszystkiego i nic na niego nie działa. Nie, nie próbowałaś wszystkiego. Nie zaproponowałaś mu zwykłej randki. Zrób to w końcu, ja pierdzielę. No, czy będziemy naprawdę czekać 40 minut tego odcinka, aż ty w końcu go zaprosisz na randkę? Ja pierdzielę. Ja nie przeklinam. Czary miłosne nie mogą być używane do zniszczenia istniejącego już związku. Więc jeśli twój Piotr kogoś... Nie, on jest singlem. Na pewno. W takim razie podasz mu eliksir miłości. One naprawdę to robią. One naprawdę to robią. Nie wolno tak robić. Jezus.
czary miłosne w ogóle nie powinny być na nikim używane. Nie wolno kogoś zmuszać do kochania kogoś innego. No. Uczcimy to minutą ciszy. Baza Różana. Przepis wkładam ci do środka. Dobrze, dziękuję. Jeśli chcesz wzmocnić działanie eliksiru, to możesz przeprowadzić rytuał miłosny. Szczęśliwie się składa, że księżyc jest we wschodzącej fazie. Inaczej rytuał by się nie udał. Tak, zróbmy wszystko, co się da. Misiek, jak zaczęliśmy razem być, to korzystałeś może z pomocy wróżki? A nie, tak z ciekawości pytam. Napisz, jakie jest twoje życzenie. Świeca tu zostanie. Dopali się do końca. Wtedy rytuał zacznie działać. I to jest ten moment, w którym Piotr powinien poczuć takie dziwne mrowienie w brzuszku, czy kiedy to się stanie? Czy jeszcze nie? Nie, bo jeszcze nie dostał eliksiru. Okej, dobra, już nadążam. Dobra, szybko, teraz nikt nie idzie. No ale jak wleję całość, to Piotr wyczuje go w smaku. No to wlej teraz trochę i potem będziesz dolewać. Okej. Dobra, no to idę. Jezus, troszkę obleśkowate to jest. Ja bym... Wyobraźcie sobie, że jakimś cudem ten eliksir działa. I tej typiarze się udaje stworzyć związek z tym Piotrem. I za jakieś 15 lat przy rodzinnym obiadku, wiecie, czwórka dzieci, przychodzą znajomi z pracy, bawimy się fajnie. Ta typiara w czarnym, bo coś czuję, że ona by mogła tak zrobić. Mówi, ty Martyna, a pamiętasz jak rzuciłaś urok na Piotra, żeby się w tobie zakochał? I Martyna wtedy be like. Szefowa się do niego dosiadła. Kurczę. Może zaraz sobie pójdzie. A jeśli nie, jak mam teraz podejść do niego z winem? Wkurzy się, że im przeszkadzam. Piotr czy szefowa? No oczywiście, że szefowa. Piotr nie sądzę, żeby był zachwycony jej towarzystwem. Ja widzę, że szefowa też ma chrapkę na Piotrusia. Jakiś awansik tu się szykuje chyba. Nie zamierzam odpuszczać. Trudno, może narażę się szefowej, ale przynajmniej zdobędę Piotra. Chcesz narażać karierę dla jakiegoś faceta? To bez sensu. Wielka mi kariera. Biurko w korpo. Wcale nie, bo mogę sobie to biurko na przykład ustroić jak chcę. I... korpo nie jest takie złe. Jest naprawdę fajnie. Co robisz? Uważaj! Matko, przepraszam, ale nie zaraz ze mnie. Zaraz panią wytrę. Ale zostaw, nie dotykaj mnie. Naprawdę panią przepraszam. Gdzie ty masz oczy? Na Piotrku, tak jak ty. No to mam przerąbane. No ale powiem ci, że niemina bezcenna. Weszłam wam sam środek rozmowy. A w ogóle nie wiesz, opie się strasznie przędzała. No to przynajmniej wypijmy jej zdrowie. I twoje? Za udany wieczór. Zaczuj się z przytupem. No, dość mocne wejście zrobiłaś. Zdrówko. No i wypił. Ojej. No i wypił to. No i tutaj Martyna sukcesywnie upijała, tutaj proszę bardzo, Piotra, dolewała mu eliksiru miłości, latała za nim cały wieczór. No i cyk, Piotrek już jest troszkę nie w stanie i sobie proponują różne rzeczy. Co ty na to, żebyśmy olali tą imprezę? A gdzie chcesz iść? Do mnie chcesz? A jeszcze mój szczyt. Creepy! Bardzo, bardzo creepy! Wzrok cię obudził? O, która jest? No, na tyle wczesna, że mamy jeszcze czas na powtórkę. No tak serio? 7:50. Uwielbiam takie niedzielne poranki. Co ty na to, żebyśmy poszli gdzieś na śniadanie,
A potem wrócili i niby chodzili z... Powiedziałam coś nie tak? Jeśli masz plany, to nie ma problemu. Nie, słuchaj. Słuchaj, Martyna, jesteś fantastyczną dziewczyną, a wczorajsza noc była po prostu obłędna. Ale niczego ci nie obiecywałem i nie ma wobec ciebie żadnych zobowiązań. U wróżki chciałaś go zdobyć i to ci się udało, więc w sumie win-win. Piotr już wyszedł. Jak to, nie został na śniadaniu? Przecież jest niedziela, nie spieszymy się do biura. No, on ewidentnie się gdzieś spieszył. Uciekał, że aż się kurzył. Ej, co jest grane? Nie wiem, Zośka, naprawdę. Wszystko szło jak po maśle, było nam razem cudownie. Sądziłam, że rano Piotr wyzna mi miłość i już zawsze będziemy razem. I co? I jutro ślub, nie? Od razu. No, moim zdaniem troszeczkę przesadzasz. Przesadzam, tak? A widzisz tutaj Piotra zakochanego we mnie? Siedzi obok mnie, trzyma mnie za rękę, patrzy maślanym wzrokiem i daje się karmić jajecznicą? Nie, no właśnie. Ej, ale nie denerwuj się na mnie. Jeśli coś rzeczywiście poszło nie tak, no to zadzwoń do Miriam i umów się na kolejny seans. No i cyk. Lecimy teraz na drugi seansik u wróżki Miriam. Przychodzę się poskarżyć. Ten pani eliksir to jakaś kpina. Rozumiem, że coś poszło nie tak. Wszystko. A zrobiłam dokładnie to, co pani powiedziała. Uważyłam eliksir, Piotr go wypił, spędziliśmy razem noc i tyle. Spędziliście noc. To ciekawe. Tak, było ciekawie i cudownie. Ale rano powiedział mi, że nie chce się teraz z nikim wiązać i po prostu sobie poszedł. Usiądź. To już chyba jest troszkę zachowanie obsesyjne i takie rzeczy powinno się leczyć, ale u psychiatry, psychologa, a nie u wróżki. Z całym szacunkiem do wróżek, oczywiście. Pamiętasz, co dokładnie wizualizowałaś podczas rytuału ze świeczką? No oczywiście Piotra. Ale konkretnie w jakiej sytuacji? No, wyobrażałam sobie, że się kochamy. No to szybka piłka. Wyobrażałaś sobie morenkę z Piotrkiem, cyk, czary mary i miałaś morenkę z Piotrkiem. O co chodzi? Nie ma zwrotów pieniędzy. Oj, nie. To, co chciałaś, dostałaś. Sorry. Czyli dostałaś dokładnie to, o co poprosiłaś. No ale ja chcę więcej i jeszcze więcej. Chcę mieć Piotra na stałe, a nie tylko na jedną noc. Czas poradzić się tarota. Tarot to też jest bardzo ciekawe narzędzie. Totalnie się na nim nie znam. Znaczy, wiem jak się przeprowadza rytuał z tarotem, ale nigdy się tym nie zajmowałem. Z tego względu, że słyszałem, że osoby, które robią tarota, no to mają pecha w relacjach. I zresztą mój narzeczony też nie chce, żebym to robił. I chyba ja też już nie chcę, bo się trochę cykam. As kielichów. 10 kielichów. Sprawiedliwość. A właśnie, tak swoją drogą, korzystaliście kiedyś z konsultacji u wróżki? Jeśli tak, to napiszcie mi w komentarzu, jakie macie przemyślenia i wrażenia z takich wizyt. Bo ja w sumie, tak jak wam mówiłem, bardziej byłem przerażony tą wizytą, biorąc pod uwagę to, z jakim nastawieniem szedłem. Więc dajcie mi znać, jakie mieliście przemyślenia. A jeżeli nie byliście nigdy, no to dajcie znać, co w ogóle myślicie o korzystaniu z takich konsultacji. Jestem bardzo ciekawy waszej opinii. Karty mówią, że serce twojego Piotra należy do innej. Niemożliwe. Zanim podałam ci składniki do sporządzenia eliksiru, zapewniałaś mnie, że twój Piotr nie ma nikogo. No bo nie ma. Nikt go nigdy nie widział z żadną kobietą. I taki ma też status w swoich mediach społecznościowych. No, ktoś tu zrobił rzetelne śledztwo, czy Piotr kogoś ma, czy nie. Jeżeli twoim jedynym narzędziem do sprawdzania był Facebook, no to muszę cię zmartwić, bo wiele osób po ślubie dalej ma status wolny na Facebooku. Jeśli przyniesiesz mi kosmyk włosów tej kobiety, spróbujemy odmienić jego serce. Ale zaraz, momencik. Wcześniej ta pani mówiła, że nie wolno rzucać uroków miłosnych na osoby, które są w związkach. Totalnie szanuję, super, chociaż tyle. A teraz ona chce odmieniać jego uczucia względem innej osoby, żeby przekierować ją na Martynę? No to chyba jest jakiś kodeks wróżek i chyba nie powinno się tak robić, nie? Tak myślałam. To stażystka. Skąd wiesz? No blondynka młoda, uwieszona jego ramienia, wszystko się zgadza. Biedny Piotr. Ma jej biust przy samej twarzy.
No, faktycznie wygląda, jakby zaraz się miał spakować i uciekać. Dziewczyny, nie kłóćcie się. Tylko trzymajcie ze mnie kciuki. Ale co ty chcesz zrobić? No, obciąć jej kosmyk włosów. Jak? Normalnie, nożyczkami. To jest totalnie głupie. Nie chcę na to patrzeć. Poczekaj, nie ruszaj się. O Boże, nie wierzę. Ta typiara naprawdę jej obcięła te włosy. Nie. Dlatego obcięłaś jej włosy? Co? Spokojnie, Martyna, na pewno masz jakieś wytłumaczenie, nie? Ja nie będę tolerowała takiego zachowania w biurze. Ja oczywiście rozumiem, ale muszę teraz już iść. Aha, właśnie cię szefowa opieprzała za to, że obcinasz włosy innym pracownikom i bardzo słusznie. A ty mówisz, że musisz iść. No tak, jak cię nie ma, to nie ma problemu. Jeszcze tego samego dnia po pracy Martyna przywiozła wróżce pukiel włosów rywalki. Wyczuwam silne, miłosne fluidy towarzyszące tej kobiecie. No tak, jest piękna. Kręci się wokół niej rój facetów. No i oby się zakrztusiła. Ale nie twój Piotr. Ale jak to? Więc Martyna właśnie naraziła swoją karierę, swoją przyszłość zawodową, tylko po to, żeby się dowiedzieć, że to nie ta typiara, która skradła serduszko Piotra przed nią. No, no cóż, żyćko, przykro mi. Masz wypij. Co to jest? Jak jakieś ziółko od wróżki, to nie chcę. To zwykła melisa. Dodam, że z marketu, żeby było bardziej przyziemnie. Ja jestem ciekaw, nad czym ona teraz płacze. Bo tak, ma wiele możliwości. Pierwsza jest taka, że zrąbała swoje pierwsze życzenie, jak dawała eliksir miłości. Druga jest taka, że obcięła typiarze włosy i teraz będzie miała problemy przez to w pracy. A trzecia jest taka, że obcięła typiarze włosy, ale nie tej, co trzeba. I mi się wydaje, że ona właśnie dlatego teraz płacze. W jakim jest nastroju? Szczerze? Raz ją taką widziałam. Taki botok spierdzielili. Ale to jest hejterka. Ciśnie mi się na język kilka słów, ale ja się powstrzymam. Ja się postaram być bardzo miłym człowiekiem. Taki botok spierdzielili. Chciała mnie pani widzieć. O, Martyna. Cześć. Czekoladkę? Nie, dziękuję. Ojej, jeśli ta szefowa ma taki stan po tej czekoladce, to też bym jej nie zjadł. Ach, Martyna, pewnie ucieszy cię fakt, że postanowiłem wycofać swoją skargę na ciebie z kadru. Naprawdę? Spodziewałam się wybuchu radości. To znaczy, ja po prostu jestem zaskoczona. Podziękuj Piotrowi. Nie dość, że wprowadził mnie w cudowny nastrój, to jeszcze naświetlił mi twoją sytuację. Moją sytuację? No wiesz, no, problemy finansowe twoich rodziców, ciężka choroba babci, złamana noga brata. Jesteś zestresowana i nie potrafisz logicznie myśleć. Okej. Czyli tak, Piotrek przyniósł szefowej czekoladki i kwiatki i nawciskał jej kitu na temat chorób w rodzinie Martyny, tylko po to, żeby ją wybronić. Słuchajcie, z jednej strony super zachowanie i takiego kumpla to ja szanuję, ale z drugiej strony człowieku, mogłeś ją uprzedzić jakkolwiek o tym. To co? Wyjaśniliśmy sobie wszystko? Tak, dziękuję. To wracajcie do pracy. Tak jest. Ale Piotr, my się widzimy na lunchu. Oczywiście, nie mogę się doczekać. Nie miałam pojęcia, że ona umie się uśmiechać. Dzięki, że się ze mną ustawiłaś. Spoko, no trochę to kosztowało, wiesz, kwiaty, czekoladki. Oddam ci pieniądze. Przestań się wydurniał. Piotr, powiedz mi, czy was coś łączy? Mnie i szefowo? Nie, no gdzie, co ty? Zrobiłem wszystko dla ciebie. O matko, no złoty człowiek ten Piotrek, a ty na jakieś uroki na niego chcesz rzucać. Przestań, Martyna, zaproś go na randkę, w końcu. To już jest, nie wiem, 40 prawie minuta odcinka, a ty nic. Kilka godzin później. Martyna śledzi Piotra, by odkryć, kim jest jego wybranka. O, przepraszam najmocniej, przepraszam, nie zauważyłam cię. Okej, jestem w stanie zrozumieć, dlaczego ona wcześniej go nie śledziła w taki sposób, skoro tak to by miało wyglądać. Stara, on cię odkrył chwilę po tym, jak lektor powiedział, że go śledzisz. Zdarza się, spokojnie.
Jeszcze raz przepraszam. Nic się nie stało. Miłego dnia. Dzięki. O matko, co za przypadek. Ty tędy też chodzisz? Wszystko w porządku? Widziałem twoje spektakularne zdarzenie z młodym. No, przeżyję. On zresztą też. Cześć, tato. Dzień dobry. Cześć. To twoja córka? Tak, skarbie, to jest moja koleżanka z pracy, Martyna. Natalka, dziewczyny, poznajcie się. Jeszcze raz dzień dobry. No dawaj, Martyna, teraz musisz obciąć włosy tej dziewczynce. Mówię ci, jeżeli chcesz rzucić urok, musisz to zrobić w ten sposób. Nie ma innej możliwości. A gdzie jej mama? Nie żyje, wychowuję ją sam już. Jesteś wdowcem? Nie miałam pojęcia. Tak, Małgosia odeszła rok temu i teraz cały jestem tu zaangażowany 100%. To jest trudny okres dla Natalii, potrzebuję, wiesz? To dlatego nie chciałeś się ze mną umówić? Słuchaj, w twoim życiu trochę nie ma miejsca na związki na razie, wiesz? Muszę być i mamą, i tatą, i to jest... Sorki, pewnie powinienem ci to wcześniej powiedzieć. Nie, 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 totalnie nie miałeś obowiązku jej o czymś takim informować. To jest twoja prywatna sprawa i od ciebie zależy, czy chcesz się tym dzielić, czy nie. I w ogóle super postawa. Matko, dzieciak na pierwszym miejscu. O Jezu, jakie to jest urocze. Ja i tata mamy ulubioną ciaskarię i tam są najlepsze pączki na całym świecie. Są, ale ty chyba znasz nawet tę cukiernię, tak? Idzie pani z nami? No, jeśli mogę. Wiesz, jak Natalka zaprasza, to już nie masz wyboru. Gdzie? No i proszę bardzo, mamy happy end całej tej sytuacji. Najmądrzejszą osobą z całego odcinka okazała się córeczka Piotrusia, która po prostu prosto z mostu zapytała Martyny, czy chce z nimi iść na ciastka. Zaczekam na Piotra tyle, ile będzie trzeba. To już wszystko w dzisiejszym odcinku, moi kochani. Udało nam się nauczyć pewnych rzeczy, mianowicie jeżeli czegoś potrzebujemy, zapytajmy się o to od razu. Nie musimy się bawić w czary, nie musimy się bawić w rzucanie uroków, klątw i wszystkich innych rzeczy. Możemy po prostu zapytać. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, zostaw w komentarzu jakiś niebieski emotikon, obojętnie co to będzie. Proszę bardzo, wodza fantazji, niech puści swoje, nie wiem, łańcuchy. Oprócz tego zachęcam do zostawienia komentarza, łapki w górę, subskrypcji, odwiedzenia moich kanałów na TikToku i Instagramie, jeżeli macie ochotę. No i co? I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dajcie mi jeszcze proszę znać, czy chcecie więcej materiału z tego paradokumentu. On mi się bardzo podoba, już obejrzałem chyba z 10 odcinków po drodze. Więc tak, jeżeli macie ochotę, bardzo chętnie to skomentuję. Trzymajcie się, miłego weekendu, bo wy to oglądacie w sobotę. I co? Widzimy się we wtorek. Cześć!